Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu, z tej strony Kuba, a dzisiaj moim gościem jest no dla mnie taki król dietetyki, Arek Matras, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, już z tego co kojarzę to miano króla dietetyki nosi ktoś inny, ale, ale bardzo miło mi słyszeć takie pochlebne słowa. Słuchaj, ja, ja wiem, że miano króla dietetyki... Yy... Nosi ktoś inny, ale ty dla mnie jesteś taką osobą, która, że tak to imię, jakby treści dietetyczne od ciebie i generalnie od nienażartych są dla mnie najbardziej przystępne. Jakby e, pewnego czasu, że tak to imię, najwięcej właśnie od Was czerpałem, bo naprawdę fajne te treści robiliście i robiliście je w super takiej otoczce, takiego humoru, nie? co to jest o, w ogóle plus mega. To bardzo miło słyszeć, jak to moje jedno z ulubionych zdaniem jest. Mówić mądrze o mądrych rzeczach, to każdy głupi potrafi, a trzeba mówić prosto, żeby ludzie rozumieli, także bardzo to jakby uważam, że to dla nas jest duży komplement, także bardzo Ci dziękuję. Nie ma sprawy, no i zresztą chyba takie Wasze założenie było od początku, nie? żeby gdzieś tam to w taki sposób przedstawiać, a nie jakimś tam, że tak to imię, naukowym bełkotem. Tak. tak, tak, mamy takie trochę utopijne podejście, żeby właśnie ta nauka służyła ludziom, a nie... Żeby tam naukowcy się klepali po plecach i swoje doniesienia chowali do szuflady, jakieś ekstremalnie skomplikowane. Tylko uważam, że to powinno upraszczać życie i tak samo te treści nasze, które przekazują dali, powinny upraszczać życie, bo nikogo nie, nie obchodzi, ile tam białka nasila kinaze MTR, a ile MPK. Tylko wiedzą, że on zjeść kurczaka po siłowni. To jest, to jest klucz dla tych osób, nie? No tak, tak, tak. A słuchaj, co, u ciebie, co u Ciebie, w ogóle słychać? Jak tam, jak tam wyglądają u Ciebie sprawy, że tak to im około treningowe, bo ty wiem, że też w trójbój to się bawisz? Tak, bawię się w trójbu i powiem ci, że miałem już taki okres, gdzie byłem tak nawet trochę można powiedzieć taki yy, ambitny amator bym się by nazwał. Czyli rzeczywiście już tak mocno się wkręciłem sportowo, że czasami nie wiem, układałem sobie tydzień pod treningi, bo też miałem taką możliwość. Yy, I szło naprawdę to bardzo dobrze do przodu, bo już tam w ciągu miałem 250, w siadzie 200 zaliczone. No ale niestety przyplątała się kontuzja, i jak po nim wróciłem, to przyplątała się druga kontuzja i tak naprawdę od listopada teraz do myślę, że do początku maja. Nie trenowałem w ogóle, tak regularnie, parę razy byłem na siłowni, ale na szczęście już wszystko jest dobrze i wracam teraz o 4 tygodnie. Wczoraj właśnie zaczynałem czwarty tydzień treningów, więc ta siła sobie powoli wraca. Myślę, że, że wrócę. Tylko no, tak pod kątem startów to wiadomo, jak już brałem się, nie wiem, 250, to teraz pewnie byś wziął 220, no to już się nie chcę startować, więc mhm. pewnie będę musiał przebić te swoje aktualne życiówki, wtedy będę myślał o startach. Ale rzeczywiście ten trybuj daje mi dużo szczęścia, dużo, dużo frajdy. No i też mamy genialną ekipę z Pocztangi, yy, która oprócz takich walorów stricte sportowych daje też dużo szczęścia tak życiowo, bo to jest naprawdę bardzo fajni ludzie i miło się z nimi spędza czas, także I, i przyjemność pożyteczną łączymy. Tak, tak. Bardzo Fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. A co tam się w ogóle wydarzyło u ciebie za kontuzję? Jakieś naderwanie, naciągnięcie? Wiesz, co takie było? stricte przyciążeniowe na kolanie. Była mm -hmm. taka sytuacja, że ja oprócz trybowej siłowego gram jeszcze w siatkówkę tak amatorską. Kiedyś graliśmy też na takim bardziej zaawansowanym poziomie. Teraz wróciliśmy sobie po prostu tak do Gierki raz w tygodniu. I mhm. do tego biegałem, no i tak się wszystko po prostu na, mhm. nałożyło, a do tego ważyłem już w sumie ponad 100 kg, bo tak mocno cisnąłem pod te wyniki trójbojowe, mhm. no i nie dbałem o regenerację, w sensie nie, nawet nie wiem jak to pod kątem naukowym wygląda, ale osobiście mam tak po prostu, że jak się wyjeżdżam, poroluję, porozciągam, to jakoś tak się czuję sprawniej i, i przyjemniej, mhm. a w ogóle tego nie robiłem, nie miałem na to czasu, no i jak... Pewnego dnia chciałem sobie, wiesz, tak przysiąść na piętach, yy, jakby kusnąć, kusnąć mm -hmm. uklęknąć i, i położyć tyłek na, na pięty, no to po prostu nie dałem rady, bo tak miałem te czwórki pospinane uh -huh. i, no i strasznie mnie wtedy tak y, na tym kolanie coś, takiego przyciążenia zapałem, ale na szczęście zrobiłem rezonans, wyszła tam jakaś lekka chondromalacja yy, i ogółem po prostu musiałem odpocząć, no i odpoczywałem tam z 3 miesiące, to mi puściło, potem wróciłem. No, i miałem podobną sytuację, bo na meczu siatkarskim po prostu coś mi strzeliło, znaczy strzeliło. Grałem sobie, grałem w siatkę na turnieju i dzień później nie mogłem wstać z łóżka, bo taki miałem naprężenie, jakby na... Myślałem, że to jest na kręgu super stricte. Okazało mm. się, że to jest takie stricte mięśniowe. No i też byłem u ortopedy, byłem u fizjoterapeuty i powiedzieli, żeby powoli wracać do treningu, żeby po prostu od tam porozbijać tak manualnie. Także to było takie mniej poważne, mm. ale takie trochę uprzykrzające, nie? Więc też mi tam zjawiam z miesiąc, może nawet 6 tygodni. Yy, pomęczyło, no a teraz odpłukać, miejmy nadzieję, że już, yy, bo w ogóle nigdy nie miałem jakiś problemów z kontuzjami, więc mhm. mam nadzieję, że tak będzie to utrzymywane. Trochę sobie schudłem i, i to też mi myślę dużo daje, nie? że to ciało nie jest takim klocem, że jak gram w siatkę i podskoczę, to zaraz wiesz, wszystko się może rozsypać. Mhm. Tylko, że tak jest śmiało na mnie, na mnie jest na pocztandze, że atletą jestem, bo wiesz, tu rower na siatkę, tu po górach, tu siłka, tam takie typowe knury, co tylko trybuj. No i mają ten ukierunkowanie na wyniki, ale póki co podchodzę bardziej tak może powiedzieć prozdrowotnie i bardziej jakby żeby dawało mi to szczęście sam proces treningowy, mhm. a nie kieruję się na ten wynik, no bo to, to w sumie nic mi w życiu nie zmieni, a, a, a rzeczywiście czuję się sprawniej i zdrowiej jak, jak robię dużo rzeczy i ważę trochę mniej. Nie, no pewnie. Zresztą trybun, no jest takim. Niektórzy mówią, że to nie sport nawet, nie? Także, mm -hmm. także no, jest to taki y, specyficzna dyscyplina, że tak naprawdę, wiesz. Y strasznie właśnie przeciążeniowy, tak jak tutaj pokazywałeś, że straszne przeciążenia mocne przeciążenia działają, że łatwo te kontuzje, a właśnie jakby daje bardzo dużo satysfakcji, jakby to widać nawet no wiesz, jak ktoś lubi chodzić na siłownię i zacznie, że tak to imię ukierunkuje się stricte tak na wynik że zacznie podnosić coraz więcej, coraz więcej coraz więcej i ma do tego, ku temu takie taką chęć wewnętrzną, takie jakby nie wiem, coś takiego w środku, że on lubi po prostu dużo dźwigać no to można się zarobić, znaczy zarobić, no strasznie się można nakręcić na to, nie? No, 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 to, to ja, czasami jak po kofeinie człowiek wleci, no to o, łamać, łamać tangi i przeznosić góry. No to ja jestem taki, taki, taki nie, żydowci, czy żart, takie powiedzonko, że nie jest grzechem zajebać sobie y, mar, rekord w martwym ciągu po gramie kofeiny. No najlepsze co można y, zdobyć. Y, tutaj jeszcze też powiem fun fact, że najwyższą dawką, którą przyjąłem kofeiny właśnie przed Ligą Martwego Ciągu to było 800 chyba miligramów i jeszcze kawka wleciała no, no więc tam pod 900 miligramów no ale tylko zjechałem 250 pod, pod, wciągnąłem także zaliczone było i to na przykład dało mi mega dużo satysfakcji, nie, żyłem tym w ogóle wydarzeniu później kilka dni jeszcze, nie wiesz, wracałem do domu i sobie oglądałem ten filmik ale mm -hmm. kozacko, nie, Że coś A podobno udarzałem. to jest Gentry Boyarza, jak zrobisz nowy rekord i później przez północy oglądasz e, rekord, w sensie, no. na filmik. <laughs> tak, i to śmieszne, bo to w sobie tam nic się więcej nie dzieje, nie, to trwa 10 sekund, a ty oglądasz to setny raz i, i analizujesz, czy wiesz, co tam zagrało, co nie zagrało i tak dalej, no ale to tak. fajna zajawka. Ale no, podobno impreza przednia, e, Iron Dead. A byłeś kiedyś? Byłeś kiedyś? Nie, ale będę teraz jechał na stanie. A, no to polecam ci, bo naprawdę jest super. Atmosfera przede wszystkim, wiesz, ta muzyczka, która leci w tle chociaż tą muzyczkę zlikwidowali, mam nadzieję, że do tego wrócą. Ale mm. ogółem fajna organizacja i fajna ekipa. Ogółem te, te świate, które były na tych zawodach, mam także nie wiem jak tam są takie już na wyższym poziomie, ale mm. jak ja jadę tak amatorsko i, i znam sporo ludzi z tej branży, to mi się podoba, wiesz, z każdym się zobaczyć, przybijesz piłkę, pogadasz. Właśnie też tak towarzystwo niż tylko sportowo. Mm -hmm. To z tego, co ja tam słyszałem, no to wiesz, zależy od federacji jakiej, nie? Mm. Od, jakiej, od jakiej federacji pojedziesz, no bo w niektórych jest naprawdę fajnie to zorganizowane, a niektóre to jest totalne takie, wy, mm. takie wypocin... takie nie. No, że można się zdenerwować i to ładnie. Hmm. no, ale podobno w, ale zresztą to widać, bo w dobrym kierunku się to rozwija, że wiesz, nawet masz y, takie coś tak, tak y, niby oczywistego, ale transmisja na żywo, nie, że możesz sobie pooglądać te zawody na żywo, czy hmm. na Instagramie czy na YouTubie, y, XPC się na przykład fajnie rozwija, nie, że oni na YouTubie mają normalnie te y, te y, transmisje no i ta kamera jest tak właśnie i na wyjściu i na, i na pomoście, naprawdę fajnie fajnie się to ogląda i y, y, tylko później wyrzucają Streama zawsze za prawa autorskie, bo to wiadomo, muzyka, muzyka z tym leci, to, to już później streama nie ma. No, no. także tak to wygląda. Eee, także, A co, co u Was jako nie na żartych w biznesie słychać? Bo tu też mnie ciekawi, jak to tam u Was aktualnie wygląda, gdzie tam, w jakim kierunku zmierzacie i czy ogólnie aktualne czasy są wam sprzyjające? Wiesz co? My sobie konsekwentnie działamy. Tak naprawdę od czasów pandemicznych to tylko wiadomo, ten pierwszy miesiąc pandemii, no to każdy odczuł. A potem na szczęście to już tak wracało do normy, wiadomo, że w stosunku do szacunków, które mieliśmy do pandemii, czy, czy nie daj Boże wojna, nam trochę pokrzyżowało, znaczy może nie pokrzyżowało plan. po prostu rośniemy wolniej niż zakładaliśmy. Mhm. Uważamy, że te czynniki dwa są kluczowe w tym aspekcie, ale stale, stale do przodu, aktualnie już tam nas jest ponad 20 w firmie, 20 osób, no. więc powoli się robi taka struktura z tego. No niestety rzutuje to na to, że coraz mniej czasu poświęcamy dietetyce, a coraz bardziej takiemu zarządzaniu. Z tym, że no akurat ja jestem wydelegowany do takich zadań, że jeszcze mam to szczęście, że od ETC sobie czytam. Aktualnie mm -hmm. mam takie dwa duże projekty, bo piszę książkę, która w sumie już jest prawie na ukończeniu. Taką mm -hmm. dedykowaną stricte dla naszych obserwujących, czyli nie dla specjalistów, tylko dla ludzi. I mm -hmm. właśnie zamiast jest taki, czym się chcemy wyróżnić od innych książek na rynku, że to będzie w 100% oparte na literaturze naukowej, ale napisana w sposób bardzo przystępny i w bardzo praktyczny przede wszystkim. Czyli mm -hmm. nie będziemy powtarzać, że. Tak, 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 że tam orzechy są zdrowe, tylko jak ich i więcej, w jakich sytuacjach, jakie są najlepsze i tak dalej. Nie żeby ludzie, jak sobie przeczytają tę pozycję, to żeby byli takimi swoimi dietetykami, najlepszymi dla siebie, że tak powiem. No i robię też doktorat, który powoli zajmuje mi coraz więcej czasu, no więc mhm. tak akurat mocno jestem uciłany w te sprawy naukowe, no bo też do książki, wiadomo, tą wiedzę ogólną mam, no bo to siedzi się człowiek w tym już parę ładnych lat, ale staram się cały czas coś tam nowego, żeby to była taka książka, że nawet jak ktoś nas bardzo mocno na social mediach, to żeby się mhm. dużo z nich dowiedział nowych rzeczy. Więc Aha. poświęcam na to naprawdę dużo czasu. W sumie od lutego ją piszę i, i, i myślę, że teraz, w perspektywie dwóch, trzech tygodni, skończę. No i zobaczymy, jak to tam potem będzie się działało, wydawnictwo, żeby to wszystko pogardzać. To są takie dwie mhm. główne rzeczy, a tak to regularnie wiadomo. Współpraca dietetyczna to jest taki nasz główny kor, na tym głównie działamy. Kursy robimy, teraz zaczęliśmy newsletter dietetyczny. Więc wszystko obraca się wokół jakby usługi dietetycznej, czyli współpracy 1 na jeden, plus takich działań edukacyjnych dla ekspertów z branży dietetycznej, czyli głównie kursy, ale też newslettery. Mhm, mm no, fajnie. A ta książka normalnie papierowa będzie. będzie? Tak, tak, chcemy o, taką fizyczną zarobiście. książkę, żeby była, wiesz, można było postawić na półce i, i, i żeby było spoko. Tak, będzie preorder, to wyś mi tam nawet na private linka wyścignię. Oczywiście, dedykacją specjalną będzie. O, super. No, nie, ja, ja ogólnie uwielbiam książki papierowe pod tym względem, jakby ja bym mógł je kupować i wiesz, nie czytać, nie? Ale fajnie jak jest. Ale jest coś takiego, no. no. Ale nawet pamięci, że w porównaniu z takimi y, cyfrowymi jakimiś e-bookami czy tak dalej, no mm. to bez dwóch. No, ja mam przynajmniej tak, że dla mnie te książki papierowe, żeby odpocząć od tego monitora, jak już się patrzę 10 godzin dziennie i położyć się, poczytać książkę. No to dla mnie super sprawa jest i takie mi marzenie, żeby wydać, także trzymaj kciuki, żeby wszystko się udało. Oczywiście, to tam, nie, ja, to, to jest kwestia, wiesz, kwestia, no 100% się uda, nie, no, co, hmm. co, by się miało, co by się miało nie udać, zresztą e, jakby to powiedzieć, jesteście takimi bardzo rozpoznawalnymi, e, rozpoznawalną markę macie stworzoną w internecie i na pewno samo to, że bardzo dużo osób to udostępni, no a poza tym jakby jak ktoś słyszy dydatykanie na żarty, to, jakby, ma w głowie, wiesz, takie, jak ktoś jest trochę w tym temacie, to wie o kogo chodzi. Jakby, ma w głowie ciebie, ma w głowie innych ludzi, ma w głowie wasze TikToki, wasze poczucie humoru. Jakby, jak myśli sobie o książce, to jakby spodziewa się tego, że w tej książce znajdzie to samo i tak samo rzetelne i fajne informacje, właśnie w, w taki sposób przedstawione, nie? Że, jakby, jest pewien tego. Na przykład, ja to mówię od, od siebie, tak, nie? Hmm. No to, no. No to miej, miejmy nadzieję, no tak chcemy to zrobić, także nie no. mogę dużo jeszcze mówić, ale myślę, że naprawdę będzie top. Dobra, no to musi być top, <laughs> no, ale słuchaj, bo ja dzisiaj z Tobą chciałem porozmawiać właśnie o diecie w trójboju, bo no, jest to taki temat, gdzie myślę naszych słuchaczy, moich słuchaczy, zresztą Twoich też, bo na pewno od Ciebie też parę osób przyjdzie, interesuje, w tym odcinku interesowałby najbardziej, także w taki prosty sposób, chciałbym, żebyśmy to żebyś ty to przede wszystkim mówił tak, żeby każdy z nas wyszedł z tego podcastu w taki sposób że on wie, że on będzie wiedział w jaki sposób się odżywiać, by ten wynik był jak najlepszy, by na przykład nie było takich sytuacji, że tak wiesz, są filmy na martw, z martwego ciągu jak ktoś, fajnie mu tam jakiś fontanna poleci nie? no, to żeby nie było takich no. sytuacji i właśnie coś w, tym, coś w tym kierunku. No więc możemy zacząć Dobra. od tego, właśnie, myślisz, w jaki sposób że... takie ogólne założenia diety, diety trójbojarza. To przede wszystkim jedną z istotniejszych rzeczy, którą trzeba powiedzieć na samym początku, jest to, że pod kątem żywieniowym yy, i pod kątem wzrostu siły maksymalnej, mm. yy, najważniejsze będzie wzrost masy mięśniowej, bo yy, ten przekrój poprzeczny mięśnia bardzo mocno jest powiązany z siłą yy, maksymalną. I to jest to coś, coś co widzę wśród takich początkujących ludzi, że oni boją się tego wzrostu masy ciała. Mówią, że o ja nie chcę się ulać na lato i tak dalej i tak dalej i ograniczają przez to swój potencjał. Wiadomo, że mechanizmów produkcji siły i jakby kształtowania siły jest kilka co najmniej, ale jeżeli dochodzimy już do pewnego poziomu technicznego, do pewnego poziomu wytrenowania układu nerwowego, to ten wzrost masy mięśniowej będzie głównym czynnikiem, który tę siłę będzie zwiększał. No i teraz kiedy my będziemy na przykład cechować się wysokim wzrostem, ale niską masą mięśniową, czyli będziemy tacy stosunkowo szczupli, to hmm. nigdy nie osiągniemy swojego maksymalnego potencjału siłowego, który moglibyśmy osiągnąć zwiększając tę masę ciała. Z drugiej jednak strony nie, wiemy, że tryb siłowy jest dyscypliną z kategoriami wagowymi yy, i niektórzy chcą optymalizować ten poziom masy ciała, czyli chcą być stosunkowo lekcy, yy, z drugiej strony maksymalnie silni, po to właśnie, żeby startować z potencjalnie słabszymi zawodnikami, tak? No bo jak będziemy startować w kategorii 8-3, to z reguły zawodnicy mm -hmm. są słabsi niż 9 czy właśnie z powodu na tą korelacji między beztłuszczową masą ciała a siłą. No i tutaj trzeba jakby na podstawie głównie predyspozycji danej osoby i głównie jej wzrostu tę odpowiednią masę ciała. Dobrze, na przykład m nigdy nie będzie startował w kategorii 7.4, a przynajmniej nie będzie elitarnym zawodnikiem trybunału siłowego. Bo po prostu jego szkielet nie pozwoli mu zbudować odpowiedniej ilości masy mięśniowej względem niższych zawodników, żeby osiągać takie y, wysokie rezultaty. No i teraz to, co zaradziłbym tak bardzo ogólnie, to żeby doprowadzić do sytuacji, w której mamy stosunkowo dużo masy mięśniowej i stosunkowo mało tkanki tłuszczowej. No oczywiście to zależy od osoby, nie? Bo są osoby mm -hmm. bardziej predysponowane, żeby być wiesz na żyle i po prostu dla nich to jest naturalna, poziom tkanki tłuszczowej, a są osoby, które muszą być trochę bardziej pulchne, żeby po prostu czuć się bardziej komfortowo. Mhm. No i tutaj sami, każdy sam z nas musi sobie ustalić jakby taki pewien pułap zawartości tkanki tłuszczowej, z którą się czuje dobrze i optymalizować później zawartość masy mięśniowej. Ewentualnie korzystać z tego procederu gwałtownej redukcji masy ciała, czyli jak to się mówi w sporcie robienia wagi, mhm. czyli utrzymuje sobie na stałe załóżmy wagę 98 kg, 97 kg a przed zawodami ścinam to do 9,3. Dzięki czemu jakby na, na co dzień jestem cięższy, na co dzień trenuję na wyższych obciążeniach, na co dzień jakby czuję się bardziej komfortowo z moim poziomem tkanki tłuszczowej, ale na zawodę docinam do 9,3, dzięki czemu startuję z potencjalnie słabszymi zawodnikami i wygrywam. Także to, jeżeli mamy powiedzieć, taki ogólny zamysł dietetyki w tryboju, to ona powinna właśnie optymalizować poziom tkanki mięśniowej względem tkanki tłuszczowej, względem wzrostu jeszcze zawodnika, żeby trafić w tą docelową kategorię wagowo, tak? No i to, to myślę, że jest klucz, żeby być dobrym trybuistą czy dobrym, dobrą trybuistką. Myślę, że to jest podstawa, jeżeli chodzi o, o dietetykę I oczywiście możemy do tego dążyć różnymi ścieżkami. Yy, głównym, myślę, że to jest rzecz, z którą też trybuiści nie mają problemu, to jest podaż białka, no bo jest to jednak taki makroskładnik gloryfikowany mhm. yy, na siłowniach, i trójbój siłowy jest o tyle mniej skomplikowanym sportem w porównaniu z innymi dyscyplinami, sportami wytrzymałościowymi, sportami drużynowymi itd., że tutaj ta szczegółowość dietetyczna nie jest tak istotna. Bo czy to one rep max, czy to nawet kilka powtórzeń na treningu w serii typu 4-5 powtórzeń, podczas takich jednostek treningowych my wykorzystujemy głównie energię pochodzącą z fosfokreatyny, ze spadu ATP. No, i tam czasem, nie wiem, przy 5, 6, 7 powtórzeniach, no już włącza się glikoliza bestlonowa, gdzie wykorzystujemy węglowodany. Mhm. Ale liczba serii, gdzie my wykorzystujemy znacząco te zasoby glikogenu mięśniowego do produkcji energii, jest mała. Czyli można powiedzieć, że niezależnie od tego, czy miemy więcej węglowodanów, czy więcej tłuszczów, i tak możemy być tak samo dobrymi tryboistami. Czyli tutaj, w zależności od preferencji danego zawodnika, możemy sobie dobrać, że jeżeli mamy takie osoby, nie wiem, mięsożerne bardziej, które lubią więcej tłuszczu mieć w posiłkach to spokojnie sobie możemy to zrobić. Na jego wyniki sportowe prawdopodobnie to mocno nie wpłynie. Ale jak mamy już takich powoli przechodzących zawodostwo zawodników, Którzy trenują dwa razy dziennie się zdarza, my teraz współpracujemy z Uzą Kulą, która, no ja nie mm -hmm. wiem jak ona to robi, nie? ale ona wrzuca o piątej rano, że biega, potem o 11, że robi jedynki, yy, nie wiem, wsiadzie i o 19, że jeszcze miała chwilę wolnego, to jeszcze sobie zrobi sprzętową ławę na przykład i coś tam Aha. robi, nie? To u, taki, no, u takich zawodników, to jakiś taki ekstremalny przypadek podaję, nie? Ale u mm -hmm. takich zawodników, wiadomo, wtedy już optymalizacja węglowodanów jest bardzo znacząca, ale u 90, myślę, 9% trójboistów, to robi po prostu mniejsze znaczenie. Ale to, co uważam, że będzie robić znaczenie przede wszystkim pod kątem zdrowotnym, no to jest cały ten taki potencjał zdrowotny diety i uważam, że to w polskim trójboju mocno leży. Bo najbardziej ciężcy zawodnicy... No, nie wiem, jest taki gloryfikacja parówek. Trochę przyśmiewczo, a trochę. Tak, tak, tak. Dieta ale to się Jaguara potem przelewa. No. I, 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 i z Jaguarem y, bardzo się lubimy, i wiesz, czasem nawet tak się przekomarzamy trochę, że ja tam go zawsze podkrecam, ja dawaj coś z stofu, zrób. O, o, te, o, o te mięso parówki mnie, mnie katuje, y, ale wiesz, osoby później, które mogą to podłapać, y, no jakby, że tak powiem. To może być czasem długi ogon, nie? że mm -hmm. ilość przetworzonego mięsa w diecie polskich turboistów uważał, że jest za wysoka, tak generalizując, i to może oczywiście rzutować na ich aspekty zdrowotne. Jak mm -hmm. ktoś u nas, na przykład na pośladze, jak budują masę chłopaki, no to ostatnio rozmawiałem z jednym z moich kumpli, to mówisz, na przykład, pije śmietanę 30 do posiłku, nie? która mm -hmm. tam wiesz, w jednym pudełeczku masz tam, nie wiem, pewnie jest 50 gramów nasyconych kwasów tłuszczowych, no i to wiadomo, że pod kątem budowy siły jest spoko, no ale. Pod kątem zdrowotnym jest mega niespokój. Mm -hmm. nie? I tutaj trzeba balansować, uważam, na tym pułapie zdrowotności i na tym pułapie potencjału budowy siły. I tu uważam, że jest najwięcej do zrobienia w polskim tryboju. Czyli mm -hmm. bardziej nawet wchodzi ta taka dietetyka zdrowotna niż dietetyka sportowa. Nie? Bo to mm -hmm. sportowa to tak wystarczy, zadbamy o białko, o podaż kalorii, i, tak dalej. i I prawdopodobnie ta siła będzie sobie spokojnie rosła, No jak będziemy mieć rzeczywiście zoptymalizowany trening. Tak. Bo tutaj właśnie często jakby tutaj to przedstawić, no właśnie jest takie, wiesz, liczy się, liczy się ile zjem, nie? że muszę zjeść jak najwięcej, że muszę jakby budować tą masę w jakiś tam sposób, nie? I gdzieś tam, zamiast skupiać się na tym, żeby gdzieś tam minimalizować ryzyko na przykład nabawienia się urazu przez właśnie przetworzone jedzenie, no bo też pojawiają się kolejne stany zapalne, jeśli się nie mylę, mm. to gdzieś tam jest właśnie takie y, prześmiewcze, że y, nie muszę się aż na, tak nad tym skupiać. Oczywiście nie musi się aż tak nad tym skupiać, ale nie, nie oznacza to, że nie musi się w ogóle nad tym skupiać, nie? Tak, tak, to jest rzeczywiście ważne i, i uważam, że... bo wiesz, my sami się nazywamy nie na żarty, nie? Robimy memy, mm. robimy sobie bekę z tego wszystkiego, y, ale to jest taki trochę śliski temat, nie? Ja czasem sam się na tym łapię, że... Jest to jeden żart za daleko z czegoś i co ludzie potem mogą inaczej odbierać. Nie? Jak są te memy, wiesz, o, o był jest tak za T8 jest taki mem, jak leży ten, jakoś się nazywa, taki, kurde wyleciał z głowy, kawalopuk, jakiś taki, hmm? taki bardzo wielki misiek, nie? I, i że kiedy y, ważysz 300 kilo i y, tylko, wiesz, leżysz z taką maską tunową, nie? No. Kiedy ważysz 300 kilo i ledwo oddychasz, żeby zrobić, y, żeby podnieść swoją masę ciała i zrobić rekord świata w dyscyplinie, którą interesuje się pół procent populacji, nie? Czyli no, to no, takie, no 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 o, o to właśnie w tym wszystkim chodzi, no ale to wiesz, potem daje takie trochę poczucie, uważam, yy, ludziom, którzy dopiero wchodzą w ten sport, że to jest taki pewien element kultury. No i uważam, że tutaj warto w takiej sytuacji, jak my teraz sobie rozmawiamy, podkreślać, że jednak yy, śmieszki śmieszkami, ale o tę zdrowotność diety warto dbać. Szczególnie, jeżeli chcemy długo trenować na wysokim poziomie yy, sportowym, nie właśnie nie nabawiać się kontuzji, dbać o regenerację, nie mieć zaraz, wiesz, jakichś tendencji do nadciśnienia tętniczego, mm. do, nie wiem, wieku 50 lat, do zawału i tak dalej. Bo to my teraz, jak mamy 20-30 lat, to wiadomo, że to jeszcze tak nie wychodzi. Możemy jeść sobie te parówki i pewnie zawałami się nie będziemy, ale jak będziemy mieć 45-50 lat, to szansa na ten zawał, szansa na ten udar, czy szansa na nadciśnienie tętnicze, no rośnie przepotężnie mocno przy złej mhm. diecie. No i to trzeba sobie, mówię, wypośrodkować, bo z jednej strony jest normalnie, osiągaj więcej, ale jak przegniemy w tą stronę, jest normalnie, czyli jest po prostu to, co chcesz, mhm. no to no to możemy jakby popłynąć trochę w meandry niezdrowego stylu życia. Tak, tak, tak. E, no cóż, no, ja tutaj się nic nie wypada, jak się tylko zgodzić, nie? E, także, a powiedz mi, jeśli chodzi właśnie o ten poziom zatłuszczenia, bo fajnie o tym e, poruszyłeś, jaki tak z obserwacji gdzieś mniej więcej e, optymalnie to wygląda? Właśnie, jaka jest taka przeciętna, przeciętny, powiedział e, poziom zatłuszczenia u takiego tryboistów, gdzie e, widać, że oni w tym, w, no najlepsze wyniki po prostu osiągają, jak gdzieś tam ich prowadzicie. No więc to w ogóle ja to analizowałem pod kątem naukowym i do naszego kursu, do tego mm -hmm. kompleksowego kursu dietyki w treningu siłowym. I ogółem, między poziomem tłuszczu a one rep max, czyli siłą maksymalną, nie ma żadnej korelacji, więc mm -hmm. y y to nie jest tak, że jak masz więcej tłuszczu, to jesteś silniejszy. Z drugiej mm -hmm. strony, y im masz mniej tłuszczu, tym możesz startować w niższych kategoriach wagowych. Więc my z reguły y bazujemy na odczuciach danych, były to danych zawodników, bo gdy. Mamy też tą taką tendencję do jest coś takiego jak zespół RED, czyli relatywnie mhm. zespół relatywnie niskiej dostępności energii w sporcie, czyli sytuacja, w której zawodniczki czy zawodnicy jedzą zbyt mało, co potem może rzutować na ich regenerację, wyniki sportowe. No i oczywiście tym takim najbardziej znanym konsekwencją u kobiet no to jest brak miesiączki. Yy, I zdarza się tak, że ktoś, kto nie jest jeszcze docięty na, na żyłę, ma już pewne objawy tego zespołu RED, i wtedy nigdy nie brniemy dalej w tym redukcji tkanki tłuszczowej ale u zawodników takich, można powiedzieć, półelitarnych czy elitarnych staramy się schodzić możliwie nisko z tą tkanką tłuszczową, oczywiście do poziomów, w których on się czuje komfortowo, bo to jest najważniejsze w tym wszystkim i jakbym miał tak obstawić, to w większości zawodników ten pułap, nie wiem, 15% to jest taki mega bezpieczny, nie? że rzadko się zdarza, że ktoś ma 15% BFA i już mu mówi, że się czuje fatalnie, ale mm -hmm. jak już schodzimy do 12-11%, to już coraz częściej pojawiają się takie głosy, że, wiesz, że ktoś gorzej progresuje w sile, kto się czuje bardziej zmęczony mm. itd. i tak dalej. I rzutuje to też na to yy, głębokość deficytu kalorycznego. Yy, ostatnio wyszła taka fajna metaanaliza, czyli taki zbiór badań, który pokazał, że yy, możemy sobie spokojnie redukować i budować siłę, jeżeli ten deficyt kaloryczny nie jest zbyt duży. Tam był taki próg do pięci, 500 kilokalorii na dobę, czyli razie, można powiedzieć taki normalny, nie pozwalający gubić około pół kilograma tkanki tłuszczowej tygodniowo. I przy takim yy, poziomie, przy takim tempie odchudzania Nasza siła może się spokojnie utrzymać, a nawet trochę rosnąć, ale kiedy my damy zbyt głęboki deficyt kaloryczny, to przez różne mechanizmy, m.in. przez większe zmniejszenie tempa syntezy białek mięśniowych, ta siła może już znacząco spadać. Ja to widzę u zawodniczek i zawodników, którzy obudzą się z ręką w nocniku na kilka tygodni przed zawodami, że oni muszą skupić nagle 10 kg, nie? czy tam 7 kg, czy 8. I oni chcą chudnąć na przykład kilogram tygodniowo, to wtedy na 99% oni stracą te kilogramy ze sztangi, bo stracą tę siłę i to będzie rzutować negatywnie na ich wyniki później w przyszłości. Także, jeżeli mamy tak ci odpowiedzieć, to u mężczyzn jest to. Za taki pułap, do którego myślę większość z nas może spokojnie zejść, to jest około 15%, u kobiet będzie to odpowiednio 25%, tak plus minus. Mhm. I oczywiście, jeżeli ktoś jest bardziej predysponowany do tego sportu, czyli może sobie pozwolić na więcej, to nawet takie okolice 10-12% sobie spokojnie możemy zejść. Kiedy zobaczysz na elitarnych zawodników, mówię do kategorii innych niż plus, no bo wiadomo, tam sobie zawodnicy, mamy na przykład, nie wiem, Williamsa, który ważył tam, Prawie pewnie ze 170 kg czy 180. Swoją drogą jest nawet opisany jego przypadek w literaturze naukowej. Nie pamiętam, jaka ta była dokładna chyba 180 kg. Mm -hmm. I wiadomo, że dzięki temu, że on jest też więcej tkanki tłuszczowej, to też łatwiej mu budować masę mięśniową, bo on nie musi po prostu pilnować tego poziomu tkanki tłuszczowej. prostu jest tak dużo, że potencjał do budowy masy mięśniowej ma stosunkowo spory. No bo on nie musi się martwić o tą y, wagę na co dzień. Ale u większości jakby w każdej innej y, kategorii wagowej, jeżeli spojrzysz na elitarnych zawodników z IPF-u, no to zobaczysz, mm. że oni są wszyscy po prostu docięci, bo mają wy wyżyłowany stosunek beztłuszczowej masy ciała do tkanki tłuszczowej. Jak sobie zobaczysz na tych zawodników 8393, no to tam myślę, że większość z nich spokojnie y, po kilku tygodniach przygotowań mogłaby stanąć na scenie kulturystycznej i pewnie większość zawodów w Polsce by wygrała. Y, no właśnie dzięki czemu y, są nie muszą startować na przykład w kategorii do 105 kg, tylko se startują w osiem trzy tak? Mhm. Ze słabszymi zawodnikami. No i to dzięki temu są bardziej predysponowani i robią sobie w totalu, wiesz, po 800 czy tam 850. No i to no. robi robotę. Mhm. No, yy, bardzo, bardzo obszernie to opowiedziałeś, przyznam. Yy, I myślę, że bardzo yy, no, poglądowo. I też trzeba, bo jest, jest ta tendencja, że gdzieś tam ten taki zdrowy i at, tak, tak zwany atletyczny poziom tkanki tuż czyli te 15% gdzieś tam się przeniknęło, że jest takim, można, to jest taki punkt wyjścia, nie? że można do tego dążyć i, i nic się złego nie stanie. Nie? Tak, no i tutaj chcę też podkreślić, nie? że to wynika bardziej z naszych obserwacji niż z jakiejś literatury naukowej, ale rzeczywiście tak jest, nie? że te 15% to jest takie zdrowe dla większości osób, nie rzutuje negatywnie na aspekty takie psychologiczne, że ktoś się czuje zmęczony, podjada i, i tak dalej. A jeśli chodzi o rozkład makroskładników, bo to też jest dosyć y, ciekawy temat w tym tryboju, też zresztą go poruszałeś po drodze, ale jeśli według Ciebie miałby tak y, w takim idealnym świecie, byś powiedział, że miał być osobę zero, które jest wszystko jedno i miałbyś rozłożyć y, te makroskładniki, y, to w jaki sposób byś tam to, że tak to imię, rozdysponował? Dobra, to wysłuchajmy najpierw o rekomendacjach naukowych, a potem zawężę te rekomendacje do tego, co my robimy w praktyce. Dobra. Bo rekomendacje naukowe zaczynając od białka, mówią o tym, że ma być to między 1,6 a 2,4 w zależności od tego, czy masujemy, redukujemy, jaki mamy poziom tkanki tłuszczowej, jaki mamy głęboki deficyt kaloryczny i tak dalej. My z reguły trzymamy się około tych 2 gramów na kilogram masy ciała, bo w większości zawodników jest to bardzo praktyczne, że te posiłki są smaczniejsze, no żeby zaraz nie było, wie, że ktoś trzyma na siłę 1,6 gram białka na kilogram masy ciała, do tego masuje. I, i robić tak, że jest 120 gramów makaron na posiłek kiedy tego ma 80 gramów kruszaka, bo to jest po prostu niepraktyczne. Nie? Mm -hmm. Także czasami zdarza nam się to podbić, ale z reguły między 1,6 a 2 gramy y, trzymamy podaż białka. Yy, po drugie, mamy y, podaż tłuszczu. No mm. i jeżeli chodzi o rekomendacje, no to te rekomendacje y, stanowisk naukowych mówią o tym, że ma być taka sama podaż tłuszczu, jak w populacji ogólnej. Czyli dla Polski jest to między 20 a 35% wartości kalorycznej diety. Czyli możemy sobie, wiesz, ustalić i 20, i 35, i prawdopodobnie będzie ok. My to mm. zawężamy u większości osób między 25 a 30%. bo to jest takie też pod kątem praktycznym najlepsze, że te posiłki są smaczniejsze, że to nie jest tak, że jak damy, jak 20% kalorii z diety pochodzi z tłuszczów, że nie możemy sobie dać, albo damy, musimy dać 15 gramów masła orzechowego na omleta, no bo to jest, wiesz, taka warstwa, że nawet jej nie, nie czuć, nie? Tak, Z tak. drugiej strony, jak mamy 35% kalorii z diety, no to zaraz te posiłki się po prostu robią tłuste, ciężej mm -hmm. strawne i tak dalej. Więc my sobie zamierzamy to do między 25 a 30%. Uważamy takie za taki złoty standard. Ale oczywiście zdarzają się sportowcy, gdzie z uwagi na większą objętość treningową schodzimy z tymi tłuszczami niżej, nawet do 20%, żeby zrobić więcej miejsca na węglowodany. No Tutaj Żuza mm -hmm. jest świetnym przykładem, bo z jej objętością treningową, z jej liczbą treningów w skali tygodnia yy, i też taką różnorodnością, że to nie jest tylko wiesz dwa ruchy na wyciskanie i potem 10 minut przerwy, to u nich te węgle naprawdę robią znaczenie, i wtedy schodzimy niżej z tymi tłuszczami. No i reszta kalorii, które mamy w diecie, pozostają na węglowodane. W zależności od zapotrzebowania kalorycznego, tego kto, jak pracuje na co dzień, no bo trybuję tak, jak wspomnieliśmy, nie jest dyscypliną, że ktoś się może z tego utrzymywać. No i większość osób po prostu pracuje normalnie. Mhm. No jak ktoś pracuje, załóżmy, nie wiem, yy, mam ziomków z yy, pocztami, którzy tam pracują w yy, firmach kurierskich. No to oni na przykład robią 20 tysięcy czy 30 tysięcy kroków. Mam ziomka, który robi 30 tysięcy kroków dziennie. No to u niego wiadomo, podaż kaloryczna będzie większa, przez co on tych węgli też może sobie zjeść wtedy więcej. A są osoby, które pracują jako trenerzy online na przykład, mhm. siedzą większość czasu przed komputerem, tak jak ja na przykład, jako dietetyk, no to ta zapotrzebowanie kaloryczne jest mniejsze, nie? Więc jakbym miał tak mówić, w gramach na kilogram masy ciała dla węgli, no to myślę, że jest to między 3 a 6, 7 gramów na kilogram masy ciała, z taką średnią około 4 gramów, nie? Czy to mm -hmm. nie jest taki sport jak bieganie, czy piłka nożna, czy siatkówka, gdzie tych węgiel jest 7, 8, 9 gramów na kilogram masy ciała, tylko, tylko stosunkowo mniej? No bo ta objętość treningowa trybuistów jest po prostu mniejsza. Czas samego samej aktywności fizycznej, którą podejmują, czasu pod napięciem, jest mniejszy niż w innych dyscyplinach sportowych. Tym się też ten trybuł cechuje. Tak, tak bardzo no, ponownie kompleksowo to kompleksowo na to odpowiedziałeś i no fajnie 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 myślę że jest to coś oczywistego a myślę że i tak sporo osób takie oczywistości gdzieś tam przeoczy i na przykład wiesz nałoży za dużo za dużo białka albo za mało tłuszczu jakby wiesz jakieś takie mhm. sk skrajności popada które gdzieś tam pewne osoby propagują a koniec końców no to są skrajności może dla tej osoby danej faktycznie to działa jest fajnie i się super czuje, a dla innych no to tak nie do końca, nie? No to Ci też ciekawostkę taką naukową, że y, turbu siłowy uważam, że jest jedną z niewielu dyscyplin sportowych, gdzie na przykład dieta ketogeniczna mogłaby y, mieć swoje miejsce mm. i prawdopodobnie byłoby tak, że ten wzrost 1 max byłby tak samo dobry, ale z uwagi na fakt, że y, kilka prac, no bo to jest tak, że dieta keto w sportach siłowych jest tak samo dobra albo troszeczkę gorsza no i właśnie mając pod uwagę to, że to jest troszeczkę gorsze może być, to my nie układamy takich jadłospisów dla, dla naszych podopiecznych, ale jakby ktoś się uparł, to uważam, hmm. że pod kątem naukowym, obiektywnym, nie powinno się go zniechęcać do stosowania diety jeżeli na przykład ona mu bardzo pasuje, tak wiesz, do stosowania na co dzień, hmm. bo no bo ta podaż węglowodanów nie jest czynnikiem limitującym, ta, czy ta wartość glikogenu mięśniowego, nie jest czynnikiem limitującym w takim typowym trybułowym treningu, bo jak ktoś ma taką, nie wiem, jakiś cykl hipertroficzny, gdzie naprawdę katuje tam po kilka, kilkanaście serii na partię mięśniową w, w i ma 8-12 powtórzeń, to wtedy te, ten glikogen mięśniowy już może y, robić różnicę, nie? że na przykład zrobimy te kilka powtórzeń, tych wysokostymulujących więcej, dzięki czemu mm, osiągniemy lepsze rezultaty na przykład hipertroficzne. Nie? Mhm. Ale to są, uważam, że w bo w kulturystyce uważam, że keto nie jest optymalnym rozwiązaniem u większości osób, ale w trójbojściowym, gdzie ta objętość jest mniejsza, to te pole do stosowania, jak ja to uważam, jest zdecydowanie szersze, nie? Bo tam mhm. rzadko kiedy mamy tak wysoką objętość treningową, jak w kulturystyce. No tak, tak. Jak już to jak gdzieś tam jakiś blok akumulacja, to też na pewnie jakimś wyższym poziomie zaawansowania, nie? No. Gdzie tam faktycznie tyle pracy jest potrzebne także, no, jak już a słuchaj, to już tak zbliżając się końcowi, chciałbym się jeszcze zapytać o Ciebie o coś takiego jak żywienie treningowe bo mhm. tutaj też jest, myślę sporo do y, popisu, sporo do manewru bo niektórym to jedzenie na żołądku siedzi niektórzy czują się zamuleni, a niektórzy jakby wyrobili sobie coś takiego, że te posiłki są wręcz idealne i super się czują na tych treningach a u niektórych to w ogóle w kratkę jest i nie wiadomo co się dzieje, także jeśli bym miał byś miał ustrukturyzować posiłek prze przedtreningowy i nawet powiedzmy, że gdzieś tam, powiedzmy jeszcze do tego dodać gdzieś tam na zawodach, żeby ten poziom energii był taki właśnie stały, żeby nie było tych skoków, że spadek, zjazd i, i tak dalej. To jakby, jakby to według Ciebie, według Arka Matrasa miało wyglądać? No przede wszystkim uważam, że pod kątem tryboju najważniejszy jest komfort żołądkowo-jelitowy. Tak jak wspomniałeś o tych fontanach z buzi, czyli wymiotach, mm -hmm. czy też wzdęciach jakichś. Wiesz, czasem się zdarza tak, że ktoś się naje, idzie na trening, ma jakieś ciężkie siady, Musi dopiąć pas, no i to jest y, taka presja z tyłu głowy, że gdzieś pojawiają się wzdęcia, gazy i tak dalej, może trochę ten trening utrudniać. Więc przede wszystkim te posiłki powinny być stosunkowo nisko-tłuszczowe. Można nie nisko-tłuszczowe, ale po prostu nie powinny być bogato-tłuszczowe. Załóżmy te mm -hmm. 20 gramów tłuszczu na posiłek to jest taki arbitralny maks, który, y, który powinniśmy wrzucać. I raczej powinniśmy mieć niższych wartości, to bo na 10-5 gramów na posiłek. Z tego względu, że ten tłuszcz wydłuża czas pasażu elitowego, może powodować większe wzdęcia. Y, Możemy sobie wrzucić spokojnie 24 gramów białka i my mamy taką zasadę niepisaną, która wynika też z literatury naukowej, tak trochę dmuchając na zimne, żeby było 1 gram węgli na kilogram masy ciała, czyli jak ktoś waży 60, 60 kg, to żeby przynajmniej te 60 g węgli się pojawiło w mm. tym posiłku przedtringowym co. Zaspokoju po prostu poziom glikogenu wątrobowego, też zwiększy trochę stężenie glukozy i są takie ścieżki, bardziej już jakby w dyskursie akademickim, można sobie tak dyskutować, czy na przykład wpływ tego wyższego stężenia glukozy we krwi będzie rzutował na działanie centralnego układu nerwowego. Może tak być, nie musi. My znów dmuchając na zimne, co też pokazuje takie nasze doświadczenie, że jak się tak zjemy trochę większy posiłek z węglami, to z reguły ten trening przebiega przyjemniej, tylko mm -hmm. że to są wyznów nasze obserwacje. I ten posiłek dajemy na od 1 nawet do 4 godzin przed treningiem. U większości osób jest to między 1 a 2 godziny przed treningiem, taki posiłek, nie? Dzięki mm -hmm. czemu mamy ten posiłek lekko strawny. Po drugie, mamy ten zastrzyk energii w postaci węgli i może to rzutować na nieco lepszy trening po prostu wykonany dzięki temu, że te wszystkie czynniki spełnimy. Jest też taka tendencja, że treningi turi szczególnie te jak ktoś ma na przykład sekcję, i wiesz, jest całą ekipą, mhm. pojawiają się jakieś tam śmieszki w trakcie, wiesz, ktoś robi siady, więc ty musisz go zasekurować, ława jest zajęta, więc musisz trochę poczekać. No to u nas dużo osób, naprawdę dużo osób trenuje powyżej 2,5 godziny. 2-3 godziny, a jak ktoś jest przewod zawodami i tak już podchodzi mega ambitnie, to zdarzają mhm. się zawodnicy, którzy trenują pod 4 godziny, serio, nie? To mhm. wiadomo, że... Dla większości z nas się wydaje abstrakcyjne, no bo to jest jedna czwarta, nie, jedna czwarta, jedna, no ja już nie jestem matematycznie, ale bardzo duży czas w ciągu dnia mhm. i nie jesteśmy w stanie tyle poświęcić, ale tak się zdarza. I wtedy sugeruję, aby po prostu zabrać sobie czy to przekąski w formie stałej na, na trening, czy to jakieś izotoniki, no teraz jakiś taki upał, to mega propsuje jakieś takie napoje z wyższą zawartością węglowodanów. Mhm. Dzięki czemu przede wszystkim na tych dalszych etapach treningu, bo wiesz, jeszcze jak robimy w pierwszej godzinie, tam jakieś ciężkie siady, ławy no, tak, i tak, tak. dalej to jeszcze to tam nie ma takiego znaczenia. Ale jak robimy już piątą serię hip po całym treningu na sam koniec, mhm. no to yy, dzięki temu, że wypijemy trochę tych węgli albo że spożyjemy, przede wszystkim utrzymamy w miarę stałe stężenie glukozy we krwi, po drugie też się pojawia po prostu element głodu czasami. I takiej wiesz frustracji, jesteśmy już na prostu, już tylko myślimy co zjemy jak wrócimy na, na chatę mhm. i wtedy te serie uważam są mniej jakościowe. I dzięki temu, że mamy to jedzenie podczas treningu to Możemy zrobić naprawdę trening na 100%, z każdą serię, nawet te ostatnie, które wiemy. Czasami trochę sobie luzujemy to, co serię, choć nie powinniśmy tego robić, no bo mentalnie nie dajemy rady utrzymać skupienia przez 3 godziny na przykład treningu. Więc my, to jest też mocno zależne od osoby i z reguły im bardziej jest ktoś zaawansowany i ma większą objętość treningową, czyli robi więcej serii i więcej powtórzeń, w taki sposób, jakby, umówmy się, policzmy pod kątem węglowodanów, tę, tę objętość treningową, hmm. to wtedy włączamy te węglowodany. I najczęściej dajemy między 15 a 30 gramów węglowodanów na posiłek, bo to znów nie jest maraton, że musimy dostarczać tych węgli, bo inaczej po prostu wypuszczamy glikogen mięśniowy, tylko bardziej robimy to po to, aby nie dopuszczać do głodu, aby utrzymywać w miarę stałe stężenie glukozy we krwi, bo tak jak mówię, są przesłanki, że może to rzutować na działanie centralnego układu nerwowego, choć nie musi. No i po drugie ten element głodu się jakby odsuwamy w czasie. Tak, Czyli te ostatnie serie, bo to właśnie głównie o nie chodzi, te nie wiem, dwa, trzy ćwiczenia ostatnie, gdzie robimy jakieś już y, takie bardziej objętościowe rzeczy, y, może rzutować tym, że y, wykonamy je lepiej jakościowo, dzięki czemu będziemy mieć lepsze efekty. I w ten sposób będę do żywienia okołotreningowego podchodził. Super, super. Bardzo, Żeby też bardzo... było jeszcze praktycznie, może powiem, przepraszam, jeszcze się wejdę słowo. Hmm? Y, jeżeli ktoś nie wiem, redukuje tkankę tłuszczową, czy po prostu dba o tą zdrowotność diety, to ja polecam, żeby sobie wziąć banana, bo on jest bardzo, w sensie nie trzeba go brudnymi rękami dotykać, tylko wiesz, mm. masz skórkę, która od tego chroni. No tak. Na przykład nie, nie polecam brać jakichś suszonych owoców, z tego względu, że jak mam brudne łapska od sztangi, od magnezji, to mm -hmm. po prostu jedząc jest większa szansa na jakieś zatrucie pokarmowe, bo musimy wiesz, złapać tego daktyla i go zjeść. No i ewentualnie właśnie mamy jeszcze do dyspozycji płyny z węglowodanami, czy to jest karbo, czy to u nas na przykład na Podsztandze była moda przez chwilę, że takie te herbatki granulowane A, no, no, no. sobie. No i wiesz, w zimnej wodzie to rozpuszczają i, i mamy słodki napój i to wychodzi też taniej niż kupowanie na przykład jakichś napojów izotonicznych. No bo izotonik też jest jakoś alternatywą, ale po prostu znów trochę droższą, tak, żeby kupować jakiegoś Powerade'a czy osi na trening. Gdzie musimy kupić sobie załóżmy dwa takie, dwie takie sztuki, no to już tam parę złotych możemy sobie w ten sposób zaoszczędzić. Nie? No zależy nie po prostu, kto ma sytuację finansową. Ale warto o te węgle dbać. Tak jest. Tak jest. Słuchaj, bardzo sobie dziękuję. Myślę, że naprawdę przepotężnie konkretny był ten podcast, pod tym pod kątem, którym chcieliśmy go prowadzić. I takie pytanie na koniec ode mnie. Jeśli miałbyś nas zostawić z pewną taką rzeczą, z pewną taką, nie wiem, swoją mantrą, sentencją, czy czymkolwiek by to było, nawet nie musi być stricte dietetyczne, czy treningowe, takie po prostu życiowe, od arka matrasa dla schłaczy, to co by to było? Ło, wow, fajne pytanie, ciekawe. Mm. Daj mi dosłownie sekundę. Pod kątem, pod kątem życiowym <laughs> załóżmy w ogóle jakiś szkoły, nigdy tak publicznie o takich rzeczach nie mówiłem, bo uważam, że nie jestem od tego. Dobra. Ale jak miałbym ja przekazać coś naszym słuchaczom, to, żeby nie zacietrzewiać się na rzeczach materialnych, bo w życiu są o wiele ważniejsze rzeczy i dające o wiele więcej szczęścia, to jest coś, co uważam. Że trochę już idę w ekstremum, ale uważam, że niezależnie w jakich czuchach i w jakim samochodzie siedzę, to i tak spędzam tak samo miło czas ze znajomymi. Mhm. A jeżeli chodzi o, yy, o takie rzeczy dietetyczno-treningowe, jeżeli jesteśmy dietetykami, trenerami, to mam dwie sentencje, jedną już powiedziałem dzisiaj. Czyli jeżeli współpracujemy z zawodnikami, to mówmy do nich prostym językiem, takim jakim oni się posługują. Mhm. Bo tak jak powiedziałem, mówiąc mówić mądrze o mądrych rzeczach, to każdy głupi potrafi. Yy, a drugie jest taka, że w teorii nie ma różnicy między teorią a praktyką, a w praktyce jest. To są też takie dwie rzeczy. I mhm. czasami rzeczy, które robią zawodnicy, jeszcze nie ma literatury naukowej potwierdzającej skuteczność tych rzeczy. Tak na przykład było, nie wiem, w kontekście robienia wagi i ładowania wody, tak, że pijemy 10 litrów wody, potem ścinamy wodę i dzięki temu gubimy więcej płynów i mamy niższą masę ciała na zawodach, tak? No mhm. to to było stosowane już od dziesięcioleci. A tak naprawdę chyba w 2018 czy 2019 pojawiła się pierwsza praca, która to oceniała i okazało się, że sportowcy mają rację. Tak samo było z Kofeiną na zawodach, że pili wygazowaną Coca-Colę, kolarze. Mhm. I dopiero potem, jakby naukowcy zainteresowali się tym tematem. Czyli wiadomo, jest też mnóstwo pomysłów, które nie działa, nie? Jak nie, suplementacja BCA czy coś, ale, <laughs> ale, ale zdarza się tak, że jakieś takie, żeby słuchać tych zawodników, bo czasem ich pomysły, ich rady, naprawdę są spoko i można potem yy, przenosić się na innych zawodników, z którymi współpracujemy. Tak, żeby się nie zatrzymiać na żadną ze szkół, nie? że jestem albo teoretykiem, który jak nie ma badania, to nie wie, którą ręką się podetrzeć, mm. albo z drugiej strony praktykiem, który, a tam mi gadają całe życie, ludzie braliby cali rośli i teraz nagle może by nie brać. Nie? No to trzeba okay. to wypośrodkować jednak. Dokładnie. Słuchaj, bardzo Tobie dziękuję za ten poświęcony czas i co? Życzę wszystkiego dobrego i samych progresów na treningu. Dobra, bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś jeszcze. Pozwolę sobie w lok reklamowy rzeczy, nie Wrzucaj, Wrzucaj, Bo, wrzucaj, bo gadaliśmy dużo o tym trójboju i miałem tak, tak że pewne, pewne rzeczy musiałem, kurde, tak jakby. Nie, mógł, nie wypowiadać się o nie, bo byśmy gadali tu za 4 godziny. Tak, nie, tak zawsze. Tak, i tak starałem się robić mówić na maksa konkretne, maksa praktycznie, ale jeżeli ktoś by chciał posłuchać więcej, to mamy taki 10-godzinny kurs. Nazywa się kompleksowy kurs dietetyki w treningu siłowym, gdzie właśnie analizujemy proces odbudowy masy przez redukcję, przez suplementację, przez refill diet break, właśnie robienie wagi, przygotowanie w sportach sylwetkowych itd., itd. i mamy do przyszłego, nie wiem kiedy będziemy wrzucać to? Co czwartek powiem, może będzie. datą? czwartek będzie, czyli do poniedziałku, czyli do czwartego tak, do lipca jest promocja aktualnie na naszej stronie dietetykaninażarty.pl, kompleksowy kurs dietetyki w treningu siłowym, więc jakby ktoś sobie chciał sprawdzić to to zapraszam. Pewnie. Link macie w opisie. Zresztą, jak sobie zobaczycie, to będzie pierwszy link od góry. Także będzie o, to bardzo dziękuję. link w opisie i yy, ja też również was zapraszam do zakupu tego kursu. Yy, I tu dużo mówić. Dzięki wielkie Arek. Dzięki Kuba, dzięki. Bardzo fajnie się gadało. Również. Dzięki. Trzymaj się. Na razie i cześć. Cześć.